Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy pierogi z kapustą i grzybami. Są bardzo smaczne. Ciasto jest rewelacyjne. Można je przygotować podsmażone lub zwyczajnie ciepłe, okraszone cebulką. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tych pierogów. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. 2 kg kiszonej kapusty przełożyłam do dużego garnka i zalałam ją wodą. I teraz dodajemy 2 liście laurowe, ziele angielskie, pieprz. Do tego 1 łyżka naturalnej jarzynki. Mieszamy i gotujemy kapustę do miękkości. 100 g grzybów moczymy w ciepłej wodzie, następnie trzeba je zagotować. Namoczone, zagotowane, ostudzone grzyby należy wycisnąć i drobno zmiksować. Również drobno zmiksuję cebulę i te grzyby z cebulą podsmażę na patelni. Cebulę przyprawiam solą i pieprzem. Następnie po chwili dodam mielone grzyby. Do cebuli dodaję masło. Do podsmażonej cebuli dodaję grzyby. Twarz jeszcze przyprawiamy solą i pieprzem. Kapusta jest dobrze wyciśnięta, teraz ją kroję na kawałki, tak aby była drobniejsza. Do kapusty dodaję całe grzyby. Po wymieszaniu kapusty należy ją jeszcze doprawić solą i pieprzem. O ile będzie taka potrzeba. Doprawiamy według uznania. Farsz na pierogi można sobie przygotować dzień lub dwa wcześniej. Wtedy przejdzie całymi przyprawami i smakiem grzybów. Przygotujemy ciasto na pierogi. Do misy robota wsypuję 500 g mąki z semoliny z pszenicy durum. Do tego 1 kg mąki pszennej tortowej. Szczypta soli, olej, około 1/4 szklanka oleju. Do tego woda. Wlewam 0,5 litra i zaczynam ciasto wyrabiać. Następnie tą wodę będę dolewać. Ciasto jest gotowe. Ciasto odkładam na 10 minut, aby odpoczęło. Ciasta odcinam kawałki, formuję wałki i teraz te wałki kroję na porcje. To będą nasze pierogi. Każdy kawałek ciasta rozplaszczam w miejscu, w którym było przecięcie. Każdy kawałek ciasta rozwałkowuję na placek. Na każdy kawałek ciasta nakładam porcję farszu. Zlepiamy. O proszę. Deskę posypuję mąką i układam pierogi. Pierogi wrzucamy na osolony wrzątek i gotujemy je około 5 minut, licząc czas od wypłynięcia pierogów na wierzch wody. Ten czas może być nawet krótszy, wszystko zależy od mąki. Pierogi już wypłynęły na wierzch wody, gotują się około 5 minut, tak więc już można je wyciągnąć. I tak wyglądają pierogi po ugotowaniu. Ja opłukałam je lekko zimną wodą. I tak wygląda produkcja pierogów. Tu już mam ugotowane. Tutaj czekają do ugotowania.
tutaj się gotują. No i zrobiłam jeszcze do pierogów barszcz. Jest to barszcz ukraiński tym razem, nie jest wigilijny. Pierogi po wierzchu polewam oliwą, jak są już zimne, przekładam je do miski i tak można je przechowywać w lodówce, a później zamrozić. Zimne pierogi podsmażam również na oleju i są takie chrupiące, smaczne. Pierogi można podsmażyć na złoto lub okrasić je cebulką. Jeszcze je spróbujemy. Bardzo lubię pierogi na drugi dzień lub na trzeci podsmażone na oleju. One są chrupiące i bardzo smaczne. Już je spróbujemy. Wspaniałe ciasto, miękkie, elastyczne, do tego są przypieczone, dobrze czuć kapustę i grzyby, rewelacyjne pierogi. Polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.